Jeden z kilku niezapomnianych dni stolicy. Na wszystkich ulicach jeden kierunek ruchu, na plac defilat. Na wielki wiec z nowym kierownictwem partii. Idzie żerań, idą robotnicy fabryki, która w te dni stała się symbolem. W czasie pochodu spontaniczne manifestacje. Z szeregami robotników łączą się i idą ramię w ramię żołnierze i oficerowie Wojska Polskiego. Plac przed Pałacem Kultury to największy plac defilat w Europie. Wydawało się, że nie ma takiej manifestacji, która byłaby go w stanie zapełnić. A oto teraz, godzina po godzinie, gęstnieją tłumy. Takiego wiecu nie było jak Warszawa Warszawą. Godzina trzecia po południu. Ku trybunie honorowej idą członkowie nowego kierownictwa partii. Idzie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego partii, towarzysz Wiesław. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący w stolicy, droga młodzieży, w najdalszych stronach. Jako pierwszy sekretarz Robotniczej Partii Pracy witam Was wszystkich w imieniu Centralnego Komitetu Organizacyjnego Partii. Na trzecim okręgowym wiecu robotniczym. A w szczególności chciałbym przywitać Zarząd Krajowy Partii. Kierownictwo Departamentu Planowania i Organizacji. Członków Aparatu Bezpieczeństwa. Przedstawicieli komórek partyjnej propagandy. Komitet artystyczny oraz zespół pieśni i tańca. Delegatów związków młodzieży, którzy przyjechali z najdalszych oddziałów terenowych kraju. Oraz wszystkich młodych towarzyszy, którzy rezygnują z codziennych przyjemności, poświęcili się idei partii, wypracowując w ostatnich dniach 200, a nie rzadko i 300% normy. Czy nie społeczne? Witam wszystkich i każdego ze sobą. Na ostatnim plenarnym posiedzeniu Komitetu Centralnego Rada Partii podjęła decyzję zorganizowania trzeciego wiecu robotniczego. Po wspólnych obradach całego plenu, w drodze głosowania, wyłoniono myśl przewodnią tegorocznego wiecu, którą wyrażamy się w haśle: budujemy nową Polskę.
do czynnego włączenia się w dzieło budowy nowej Polski. Polski lepszy. Polski nowocześniejszy. Wszyscy zostaliśmy zobligowani do tego dzieła. To my mamy możliwość zmiany rzeczywistości. To na nas złożono odpowiedzialność za wykonanie planu. I my ten plan wykonamy. Wykonamy go wspólnie, towarzysze. W związku z powyższymi założeniami i ambitnym celem od wszystkich uczestników tego zlotu oczekujemy pełnego zaangażowania na każdym odcinku pracy, pełnej mobilizacji wszystkich jednostek, pełnej gotowości do realizacji wyznaczonych celów. Towarzysze, skorygujmy i skonfrontujmy. Nie oglądajmy się na różne prądziki. Odrzućmy od siebie precz te dekadenckie sny. Działajmy patrząc przed siebie. Oglądajmy narodziny nowego, lepszego jutra. Naszej nowej, lepszej Polski. Budujmy wspólnie nową Polskę. Zielone światło dla ludzi ofiarnych i pracowników. Postawą na społecznym i destrukcyjnym oraz wywrotowym prądom mówimy stanowcze nie. Nasze młodzieżowe zawołanie: zrobić więcej niż nakazuje obowiązek. W tej chwili poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Związku Zawodowych towarzysza Macieja. Takie rzeczy możemy zrobić.
Tylko tutaj trochę inna sytuacja. My tutaj śmiać nie mamy. My mamy tutaj ludzi. I to może nawet lepiej, bo z człowiekiem, który nawet pogadać można. A ze śmiechem, to tylko dwa, trzy zdania zamienisz, żeby nie pogadać. I my tutaj musimy wszyscy się wziąć solidarnie do roboty, ale bez żadnych strajków. I tutaj tak zacząć pracować, że naprawdę zbudujemy nową Polskę. Bo patrzcie, tutaj już mamy zakład. My już nie musimy budować. My musimy na pole wyjść budować. I to będzie problem. Jak my tutaj już po naszej konferencji i tak wyjdziemy, wtedy będą się zawsze problemy. Bo my tutaj wszyscy śmiech i kichy, ale potem trzeba będzie się do roboty wziąć. I my tutaj się nie możemy niczego bać. Żadnych egzystencjonalizmów, żadnych kapitalizmów, ani innych trudnych słów nie możemy się bać. My musimy do roboty się wszyscy wziąć. Praca jest ciężka. Jak mawiała moja pani profesor Polskiego ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnicki, który jest na absolwentem, życie. Praca jest jak życie. Jak praca jest kiepska, to życie jest kiepskie. I o tym musimy pamiętać. Bo my tutaj wszyscy razem jesteśmy. Wszyscy taka duża grupa. I nie tylko jesteśmy robotnicy towarzyszy. Są też inżynieri, są magistry, są doktory. Wszyscy pokończyli najlepsze uniwersytety w Gruzji. I my musimy razem. Mimo, że to będzie trudne, musimy razem się zerwać, grać i do roboty. I to będzie trudne. Ale ja wierzę głęboko jak studia, że to będzie możliwe.